jeżeli ja muszę na początku zapytać, chociaż jesteśmy w restauracji na jej otwarciu, to ja muszę koniecznie zapytać o Taniec z Gwiazdami. Pytaj. Powiedz, jak ty się czujesz w tym Tańcu z Gwiazdami? Czy czujesz w ogóle taniec? Ja zawsze uwielbiałam tańczyć. Nigdy się nie uczyłam, więc to bardziej były jakieś takie moje amatorskie ruchy ze znajomymi na różnych imprezkach. Ale teraz naprawdę wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu był dla mnie taki przełomowy odcinek, bo gdzieś tam czułam, że na początku uczę się, moja kondycja idzie w górę, tanecznie gdzieś tam się rozwijam i był taki mały zastój, związany też gdzieś tam chyba z moim, no jakieś tam różne problemy i tak dalej, ale w zeszłym tygodniu właśnie to wszystko osiągnęło taki poziom, jak gdyby i emocjonalny, i fizyczny, że wszystko pękło i następnego dnia się obudziłam taka gotowa do pokonania właśnie swoich barier i wydaje mi się, że teraz będę się tym bawić jeszcze bardziej. No właśnie, te bariery też są dużą przeszkodą, bo zawsze gwiazdy mówią, że najgorzej przełamać ten moment, gdzie się trzeba blisko spotkać z drugą osobą, właściwie obcą osobą. Jak ty sobie z tym radziłaś? To było na początku, to był dla mnie taki problem, właśnie jeden z pierwszych, które napotkałam. To, że poznaję Janka, bardzo się polubiliśmy od samego początku, ale to nie sprawia, że gdzieś tam ta bliskość dosłowna... Dosłowna bliskość była dla mnie łatwa, bo nie była łatwa, ale trenujemy tak intensywnie, trenujemy po 5 godzin dziennie, codziennie od ponad miesiąca, więc teraz już jak gdyby tych barier nie ma i coraz bardziej się otwieram, co nie oznacza, że gdzieś tam jestem w stanie po prostu tą ekspresję na parkiecie pokazać w 1000%, ale jest coraz lepiej. No to teraz przechodzimy do restauracji, do jedzenia. Powiedz, jaką ty kuchnię lubisz? Ja już to wcześniej właśnie mówiłam, że ja jestem fanem jedzenia, uwielbiam jeść, dlatego też z miłą przyjemnością przyjęłam zaproszenie na otwarcie The One. Ja osobiście jestem fanem włoskiej i azjatyckiej kuchni. Koreańska i tajska jest taka... Taka, że mi się nigdy nie nudzi, ale zgadzam, oczywiście... Się, ma to coś. No nie, ma to coś. Jest tak różnorodna, że jak gdyby nawet jakbym jadła przez miesiąc codziennie jakieś dania z tej kuchni, to bym się nie znudziła. Po dłuższej przerwie wróciłaś jeszcze raz do show biznesu. Co się dzieje teraz w twoim życiu oprócz Tańca z Gwiazdami? Oprócz Tańca z Gwiazdami teraz właśnie zaczęliśmy nowy, bardzo fajny projekt, internetowy serial. Od dzisiaj już mogę o tym oficjalnie mówić, więc... Serial nosi tytuł wmiksowani.pl. Będzie mega fajna obsada, fajny scenariusz, taka komedia z bardzo barwnymi postaciami, więc nie mogę się doczekać. Ruszamy ze zdjęciami już właśnie na dniach, a premiera będzie w listopadzie, więc zapraszam do oglądania. No właśnie, a ten internet to jest miejsce na serial, bo ja wiem, że to jest miejsce na wywiady, to jest miejsce na nowe programy, ale czy to jest miejsce właśnie na seriale? Na takie, których nie będzie w telewizji, bo właśnie waszego serialu nie będzie w telewizji. To jest pierwszy serial, który będzie miał taki format właśnie tylko i wyłącznie internetowy. No i wszyscy zrobimy, damy z siebie wszystko, żeby to się przyjęło i żeby ludziom to się spodobało. No ale zobaczymy, moim zdaniem internet teraz ma taką potęgę, że każda nowość, jeżeli jest fajnie zrobiona, to może się przyjąć. Ja mam taką nadzieję osobiście. Ja też mam taką nadzieję. Trzymam mocno kciuki za wasz serial. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Pozdrawiam.